no, po prostu wygospodarować takie pomieszczenie, gdzie macie się czuć naprawdę bardzo swobodnie, macie tak jak u siebie w domu, tylko żeby ten kontakt społeczny był, żebyście nie byli samotni, żebyście po prostu nie urzędowali w własnych swoich domach tylko za czterema ścianami, ale wiemy, że człowiek od zarania dziejów żyje we wspólnocie, więc taka wspólnota, myślę, na terenie naszej gminy powstała. Myślę, że to dzięki staraniom pana ministra Wosia i wielu dobrych ludzi, naszego radnego powiatowego pana Szymona Bolika, wielu po prostu naszych radnych oraz pana przewodniczącego, pani skarbnik, udało nam się w końcu pozyskać te środki. Przeprowadziliśmy tutaj wnikliwy remont. Macie tu tak jak u siebie w domu, czyli wspaniale. Jest dla was zabezpieczona też taka mała, dobra rehabilitacja. Macie tutaj opiekunów, więc myślę, że te wasze pomysły w życiu społecznym gminy też generalnie będą wykorzystywane. Ja naprawdę się cieszę, jestem wdzięczny. Myślę, że to na wsi powstaje tak bardzo trudno, bo wiem, każdy na wsi ma swój dom, jest związany z tym domem, ale proszę, na pewno na wszystko starczy czasu. Na wasze obejścia, na to, żebyście się tutaj czuli naprawdę wspaniale. Mamy dla was przygotowany też wspaniały program. Mamy też napisane jeszcze parę różnego rodzaju wniosków. Będziemy starali się was po prostu jeszcze bardziej utożsamić, nie tylko z naszą gminą, ale żebyście mogli też wiele rzeczy wspaniałych generalnie poznać. Myślę, że to generalnie nam się udało i to wszystko jest stworzone do was. Jesteście tami, takimi prekursorami. Jest ciężko wyciągnąć po prostu niektórych ludzi ze środowisk wiejskich, ze swoich miejscowości. Ci ludzie niekiedy narzekają, jak tak bywam w terenie, to wysłuchiwałem tych różnych spraw i właśnie marzyłem, żeby taki dom dla was generalnie otworzyć. Myślę, w ślad innych gmin poszliśmy, zdobyliśmy pieniądze, chcemy wam naprawdę stworzyć tutaj naprawdę życie społeczne. Macie tu naprawdę wspaniałe miejsce, myślę, Centrum Społeczno-Kulturalne generalnie dla was też jest przeznaczone i obyście się naprawdę wspaniale po prostu rozwijali, żebyście czuli ten oddech i, jak to mówią, drugą młodość. Tego z całego serca serdecznie wam wszystkim życzę. Myślę, że jeszcze parę słów tutaj oddam głos pani skarbnik, bo po prostu wspólnie z panią Magdą Siarą staraliśmy się, żeby ten dom wam stworzyć jak najlepszy, żebyście się naprawdę tutaj wspaniale czuli. Więc proszę o parę głosów tutaj pani Magdy, później pana przewodniczącego, a znając nasze uwarunkowania, myślę, lokalny ksiądz proboszcz parafii Pietrowice Wielkie dokona. Bardzo króciutko. Już z naszymi seniorami troszeczkę się znamy, już zawieramy nowe znajomości, a ja tylko może krótko przypomnę, do czego będzie służył nasz dzienny dom Senior Plus. Przede wszystkim zależy nam, żeby tych z Państwa, którzy są nieaktywni zawodowo, żeby zaktywizować. I to nie znaczy, że my będziemy siedzieli przy stole, jedli ciastka i kawę czy herbatę. My będziemy tu bardzo dużo rzeczy robić. Pierwszy miesiąc będzie takim miesiącem rozruchowym, tak brzydko nazwę, ale będziemy się przyzwyczajać, będziemy jeszcze pisać harmonogramy i będziemy przede wszystkim od naszych seniorów czerpać wszelkie pomysły na to, co chcą tutaj robić. Na pewno zapewnimy Państwu, może jeszcze nie w miesiącu marcu, ale już od kwietnia, będzie rehabilitacja. Ja później zaproszę na górę, tam mamy takie małe pomieszczenie, gdzie jest sala ćwiczeń, jest gabinet, są szatnie, jest prysznic, więc takie rehabilitacje będą. Dzień naszych seniorów tutaj na pewno będzie zaczynał się od kawy, herbaty, ale zaraz później będą ciężko pracować, ponieważ będą mieć poranną gimnastykę. Po porannej gimnastyce będą mieć zajęcia albo w siedzibie domu, albo jak będzie ciepło, będziemy próbowali wyjść na spacer. Kto będzie miał siłę, żeby chodzić z kijami, będzie chodził z kijami, kto nie, ma swoje, ale też będzie chodził. Będzie obiad, który serwujemy codziennie dla seniorów i po południu kolejne zajęcia, albo to zajęcia plastyczne, albo zajęcia. W planach mamy gotowanie, czyli będzie pani dietetyk, która będzie uczyła, jak mamy się odżywiać, jak seniorzy się mają odżywiać. Seniorzy również będą gotować, będą mieli okazję podzielić się panie swoimi przepisami na ciasta, panowie może czymś ostrzejszym, typu jakieś mięsiwo, ale dozwolone, więc na pewno nudzić się tutaj nikt nie będzie. Ze swojej strony bardzo się cieszę, że Państwo przyszli nas powitać. Bardzo się cieszę, że już mamy
W tej chwili jest 10 seniorów i jeszcze są osoby, które robią badania, które jeszcze się decydują, wahają, nie wiedzą, co mają zrobić, ale mam nadzieję, że już wkrótce będzie ten pełen komplet, czyli te 15 osób. I co więcej, no, za chwilę zrobimy takie symboliczne otwarcie, wstążkę mamy. Myślę, że to jest dobry początek. Że to jest dobry początek i że ciąg dalszy nastąpi. A co do miejsca, to jest tylko miejsce. To są ściany, krzesła, telewizor, kanapa i cała reszta. Ale tak naprawdę miejsce to ludzie. I to od was, szanowni państwo, będzie zależało, co w tym miejscu się będzie działo. To wy musicie tutaj nadać charakter temu miejscu, zaprosić swoich znajomych, bo to jest grupa, która zaczyna tutaj. Ale ja mam nadzieję, że w perspektywie czasu ci, którzy tutaj dzisiaj nie są, jak usłyszą, co tutaj się dzieje i co państwo jesteście w stanie zrobić, to będzie ta zachęta do tego, żeby tutaj było więcej osób. Co do tego, że atmosfera będzie miła i sympatyczna, to jestem niemalże pewny, dlatego że państwo się wszyscy znacie. Łatwiej w takim środowisku zawrzeć taką więź troszeczkę innego rodzaju. Historii się nie da jakby czasu cofnąć, ale można zrobić coś nowego. Ja mam nadzieję, że to dla państwa też będzie taki nowy początek czegoś, co sam przeżywam na własnej skórze w tej chwili, bo podzielę się tu prywatną, że tak powiem, wiedzą. Od niedawno, od paru miesięcy zamieszkał ze mną mój ojciec, który jest też w wieku takim bardzo senioralnym, 60+, to mocno, bo już jest 80. I zauważyłem jedną rzecz. Jedyna rzecz, której mu najbardziej brakowało do tej pory, to się okazuje, że rozmowy i kontakty z ludźmi. Mieszkał sobie sam w Raciborzu, ale tam był sam właśnie. No okej, znajomi czasami na chwilę, ale teraz jak jest z nami, to widzę, że najbardziej mu potrzeba rozmowy, poświęcenia mu trochę czasu. Ja albo i małżonka, no nie zawsze mamy ten czas, bo po praca, bo obowiązki. Ale państwo w tym gronie, wśród rówieśników, będziecie mogli sobie po prostu porozmawiać, spędzić miło czas, a przy okazji skorzystać z wielu rzeczy, które tutaj się będą też tworzyły, będą państwu proponowane. Mamy też piękne okolice, za niedługo ruszymy tężnia, gdzie te spacery tam też dla zdrowia, myślę, będą miłe. Także ja państwu życzę przede wszystkim zdrowia, chęci i takiego trochę popatrzenia na to, że to nie, że druga młodość, bo nie ma się co oszukiwać. Ja codziennie rano wstaję i parę rzeczy mnie boli, o których w ogóle nie wiedziałem, że je mam. Ale trzeba wykorzystać ten, każdy wiek ma swoje prawa i swoje przyjemności. Państwo już niczego nie musicie, ale możecie. Do tego zachęcam, że państwo możecie wiele rzeczy zacząć robić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jeszcze może przedstawić, że takie miejsca są potrzebne, gdzie osoby starsze mogą się spotykać i zaktywizować się, tak? Bo najgorsze jest chyba samotność, kiedy nie ma się do kogo odezwać, są tylko cztery ściany. Natomiast tutaj można się spotkać, wymienić się najświeższymi też i plotkami, czemu nie, ale też aktywizować się fizycznie. Myślę, że to jest bardzo istotne. Jestem jeszcze dosyć młody, natomiast wydaje mi się, że gdy będę już w państwa wieku, również będę korzystał z tego typu miejsc. Dziękuję. Ćwiczyć, jeżeli ktoś zaniedba ruch, myślę, że starsi szczególnie o tym wiecie, wtedy można bardzo szybko oklapnąć i już potem zostać w tym bez ruchu. Teraz nawet niedawno w Gościu Niedzielnym taki malutki artykuł, że brak ruchu jest bardziej zabójczy niż palenie papierosów. Że szybciej prowadzi do chorób, a nawet do śmierci. A więc tutaj ruch jest oczywiście bardzo ważny, ta aktywność fizyczna. I też właśnie też w Gościu Niedzielnym był artykuł, gdzie szef Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia mówi, że 60% naszego zdrowia zależy od nas, a tylko 40% zależy od opieki zdrowotnej, czyli tej opieki medycznej. Dlatego też jak wiele zależy właśnie od nas samych. I tak wam życzę, myślę, że tak będzie, że ta sala ćwiczeń, która tutaj jest do góry, tam jeszcze trzeba się wdrapać, że ona będzie polepszała też jakość waszego życia. Będziecie mogli się przynajmniej jakoś tam ruszać, jak tutaj pani mówi, o kijach chodzić, nie tylko o laskach, ale właśnie o tych kijkach, czyli będziecie gdzieś wyjeżdżać, że ten bycie w ruchu, ale też bycie z innymi ludźmi pozwoli wam, że będziecie no, aktywnie, ale też tak pięknie swoje życie przeżywać, że ono stanie się takie radośniejsze, przecież o to też chodzi. Ale